No hejka, hejka moje ptaszynki, jak tam po majówce? Piszcie w komentarzach, jak wam minął długi weekend, bo ja wiem, że powroty do szkoły, do pracy bywają bolesne. I właśnie dlatego na poprawę humoru macie mnie, Patryśkę Sintrę i 100 Dzieci Challenge, do których was zapraszam, zostawcie łapkę w górę i już lecimy do naszej kochanej rodzinki. Czy wy widzicie ten lekko zarysowany brzuszek? Moi kochani, kolejne dziecko w 100 Dzieci Challenge już na nas czeka. Dlatego też Sintrze tak bardzo szybko spada uczucie głodu. Nasza najmłodsza dzidzia na ten moment to jest synek Edgar. Potem mamy bliźnięta i jest to Nadzieja, która tak śmierdzi. I Nadziei przesłodkie bliźniaki. Potem mamy naszą córeczkę Leę, która ma fajne pasemka. Jest również Ambrozja, no i Felicjant, który w tym momencie się wyprowadza. Sintra myśli już o kolejnym dziecku. Tak, trzeba będzie sobie szukać kolejnego chłopaka. A Klementynka nas zaprasza do siebie, do mieszkania. I sobie myślę, że to nie może być przypadek. Może u niej w mieszkaniu poznamy kogoś, z kim Sintra sobie zrobi następne dziecko. Gdzie wy w ogóle mieszkacie? Boże jedyny, ile tu jest ludzi? Ej, oni mieszkają w tym mieszkaniu obok naszego. My wynajmowaliśmy to mieszkanie na początku tego challenge'u, czy wy pamiętacie? Oni tutaj, słuchajcie, to jest nasza rodzina, którą widzimy pierwszy raz. Jest tutaj Marcin Kowal, co on tutaj robi? Ej, to my teraz jesteśmy z nim właśnie w ciąży. Ej, ale patrząc na tych Simów, to trzeba przyznać, że oni są naprawdę ładni i że widać, kto jest naszą rodziną. I to jest Marcin Kowal, my mamy z nim właśnie dziecko, a tutaj jest jego brat, albo nie wiem, kuzyn, ale raczej brat. I oni są do siebie bardzo podobni, ale Stefan ma brązowe oczy, a Marcin ma niebieskie. I ja myślę, że fajnie byłoby mieć dziecko z dwoma braćmi. Ej, to jest trochę chore. Jest nieprzystępny i aktywny. Ulala, czyli troszeczkę będziemy musieli się może namęczyć. Singlem. Uf, kochani, to oznacza, że mamy zielone światło. W ogóle ktoś tutaj leży przed domem i to jest Iwan. O Boże, ej, to jest nasz... Ej, to jest nasz syn. To jest jego nagrobek. Naprawdę? Trochę to smutne. No Sintra, musiałaś złożyć mu hołd, zdecydowanie, w końcu wiecie, no nasz pierworodny. Podczas gdy wszyscy siedzą na dole i świetnie się bawią, to Sintra zaciągnęła Stefana do łazienki i go tutaj podrywa, żeby nikt tego nie widział. O matko, ej słuchajcie, jakaś Agata Bailey Moon. Tak, kochani, to jest żona Iwana. On zginął ze starości i jego żona właśnie teraz też dala ze starości. Oni mają, w ogóle dorobili się aż czwórki dzieci, mają cztery córki. Więc tutaj dzieje się tragedia, a tutaj u góry właśnie wydarzył się pierwszy pocałunek. Nie zaszkodzi też Barabara i możemy właściwie wracać do domu, bo już mamy na szczęście kolejnego tatusia zaklepanego, więc Sintra, po prostu wracaj. Opłacało się odwiedzić naszą córkę. Ja zapomniałam zupełnie, że dzisiaj w ogóle mamy Halloween. Czemu by się nie przebrać? Za listonoszkę niech się Sintra przebierze. Mamy trochę czasu, więc postanowiłam ulepszyć łóżeczka dla małych dzieci, żeby dodać ptaszki. Może tutaj damy ptaszki, tutaj damy kosmos. Mam nadzieję, że Sintra zdąży, zanim dzieci zaczną ją wołać. A Felicjan spędza ostatnie chwile w swoim rodzinnym domu, bo zaraz go wyprowadzimy. Ja go chciałam wyprowadzić do jego taty, ale jego tata właśnie dedł ze starości. O, zobaczcie, jak to słodko wygląda, moi kochani. Od razu lepiej. Dzieci Sintry mnie rozwalają. Siedzą sobie przy basenie, w kołach ratunkowych, wiecie. W razie, gdyby wpadli nagle do basenu czy coś takiego. Tak to śmiesznie wygląda. Jest więc to ostatnie śniadanie z mamą tego kawalera. No i oczywiście siostrą. Zostaje z nami, bo ona ma spełnić marzenie swojej mamy, czyli osiągnąć szczyt kariery zawodowej. Jeden z widzów dał mi fajny patent, ale to za chwilę. Patrzcie, co on ma w ekwipunku. Króliczek wybitności. Urocza ceramiczna figurka przypominająca nagrodzonym przez szkołę uczniom o ich wybitnych wynikach w nauce. Króliczek nosi podobno imię Filip. Widzowie, czy wy kiedyś dostaliście takiego króliczka? Bo mi się to zdarza bardzo rzadko. To jest niesamowita pamiątka rodzinna, która zostanie w tym domu na zawsze. A teraz przeprowadzamy naszego wybitnego ucznia do Bena, który mieszka w specjalnym domu, który przygotowaliśmy właśnie dla naszych nastolatków. I jak wyprowadzimy w przyszłości Ambrozję, to wam ten dom dokładnie pokażę. W tym momencie on już mieszka na swoim. Ale oczywiście damy mu klucze do rezydencji, żeby w każdej chwili mógł wrócić do nas i wiecie, odwiedzić mamę i rodzeństwo. Super skuteczna opieka nad niemowlęciem. Widzowie, dostaję czasami w komentarzach pytania, jak ja to ogarniam, że jakoś to funkcjonuje. A mianowicie sekret jest taki, że ja nie ogarniam. Jeśli macie jakieś dzieci do tego niemowlaka, to po prostu jest tak trudno ogarnąć wszystko. Więc mój sekret jest taki, że póki te dzieci nie są
dedające, głodu, chłodu bądź nędzy, to ja je po prostu olewam i one często płaczą godzinami i zaczynam o nie dbać tylko w momencie, gdy jest już naprawdę tragicznie. Inaczej się po prostu by nie dało grać tego challenge'u i teraz na przykład on jest bardzo głodny, więc ja wysyłam Sintrę, żeby zrobiła mu super skuteczną opiekę, ale to i tak jeszcze nie jest hardcore, bo jak mieliśmy ostatnio właśnie bliźnięta niemowlaki, to dopiero był hardcore. Udany rodowód. Tą aspirację ja nie mogę spełnić po prostu od początku tej rozgrywki. Został mi ostatni aspekt. Dziecko lub wnuczek osiąga szczyt kariery zawodowej. No i moi kochani, mamy tutaj Ambrozję, która ma bardzo fajne umiejętności. Mamy punkty aspiracji i ja właśnie jej kupię przedsiębiorczą. Tacy simowie mają większą szansę na awans w swojej karierze. I Ambrozja właśnie poszuka sobie pracy i będzie pracowała jako streamerka. I jedna z widzek poradziła mi, że nie musi być to pełna praca. Możemy osiągnąć szczyt kariery w pracy dodatkowej i mi to jak najbardziej pasuje. I zaczęła już na drugim poziomie streamerem gier. No i co, zaczynamy wbijać jej tą karierę wobec tego. Niech zacznie po prostu streamować. O, może streamować z przyjaciółmi, no to niech może postreamuje z ojcem. O Boże, widzowie, teraz tak patrzę, a nasza córka nie poszła do pracy i to jest ta najbardziej olewana córka ever, czyli Lea. Nie do pracy, tylko do szkoły. Idź do szkoły. A jest 10 zaraz. Patrzcie, Felicjan wczoraj się wyprowadził, dzisiaj już przychodzi do nas w odwiedziny. Sintra sobie smacznie śpi, a Edgar jest od rana ogarniany przez jego tatusia, który, przypominam wam, że mieszka obok, wynajmuje dokładnie to mieszkanko i cały czas go wykorzystuje. Jestem taka happy. O, właśnie wyrzucił pieluchę tutaj na ścianę, nie wiem czemu. Ale jestem taka happy, że on mieszka z nami i że udaje mi się go angażować w wychowanie swojego syna. Bardzo to odciąża Sintrę. Klikam na wannę, niech urządzi się kąpiel z bąbelkami, wybieram Piotra i Piotr leci umyć swojego syna bez żadnego gadania. O to właśnie chodzi. Padła do nas też Florka w nocy i też oczywiście ją wykorzystuje i każe bliźniakom, żeby Florka uczyła je korzystać z toalety. O i od razu ona ma zakończenie kryzysu. Słuchajcie, no widzicie, trochę ją odciążono i Sintra już ma lepszy dzień od razu. Okej, tego jeszcze nigdy nie widziałam. Cudownie. Po prostu Simsy. Taka pięknie działająca gra. Czemu on wyczołgowuje nasze dziecko? Gdzie on ma ręce? On sobie zaniósł własnego syna do swojego własnego mieszkania i ja w sumie, czemu nie? Patrz, co ja zrobię, nie? Ja normalnie dam ci tu leżaczek dla niego, dam ci łóżeczko dla niego i czemu nie? Miej sobie synka u siebie, będziemy go przynajmniej pod ręką. Sintra wstała i od razu idzie do swojego najmłodszego dziecka. Nie, Sintra, ty idziesz zrobić śniadanie. Olewasz dziecko, ono jest u tatusia. Klementynka, czy ja mówiłam, że cię kocham? Ona nam robi normalnie gofry. Nasza ukochana córka. Patrzcie, jak on się nim wspaniale opiekuje. Zobaczcie, normalnie do łóżeczka tutaj. A Sintra mogła w tym czasie zrobić wystawne śniadanie, na które zaprasza wszystkich. Wszystkie nasze dzieci plus Klementynka. Dobra, odebraliśmy pocztę, bo mamy rachunki do zapłacenia. Sporo tych rachunków, więc ja teraz posprzedaję te zabawki. Zostawię tylko właśnie z dwie, żeby rozdać bliźniakom. Ale haj, z tego, co nie miara, bo 7 tysięcy zarobiliśmy. I 7 tysięcy do zapłacenia rachunków, więc akurat. U, kochani, dostaliśmy smutny telefon. Stokrotka odeszła. Ja zgaduję, że ona po prostu ze starości. Tak, dokładnie, tu się zaczyna. Bliźniaki będą miały zaraz urodziny. Brakuje mi tylko, żeby komunikację wbiły, więc kazałam im, żeby ze sobą wzajemnie porozmawiali. Edgar właśnie nauczył się pełzania. O, poprawa ocen. Mamy urodziny, kochani. Lea dostała 6 w szkole, nadrobiła swoje zaległości, więc będziemy mieli kolejną nastolatkę w domu, a to bardzo dobrze się zgadza. Zaprosiłam wszystkich simów, których lubi Lea, żeby to był jej dzień, no i wiadomo, jej tatusia też. I ona teraz będzie zdmuchiwała świeczki. Tak, Sintra jest znowu chora, ma jakieś dziwne paski na sobie jak zebra. Jakiego najlepszego, Lea, to jest twój dzień, w końcu twój dzień. I patrzcie, jaka ona jest piękna teraz. I boję się, że jak dorośnie, to zrobi glow down, bo tak zazwyczaj bywa. Trzymajcie kciuki, aby tak nie było. Uuu, jest zapaleńcem jakiejś siostra. Boże, jaka to fryzura jest niesamowicie oryginalna. Pokaż mi siebie. Tak,
troszeczkę glow down zrobiła. Wyglądaje teraz jak myszka Miki. No na pewno bardzo oryginalna z twarzy. Dziwne połączenie genetyczne nam wyszło, ale jestem zadowolona. No i kochani, skoro my tu już jesteśmy, to ja ostatnio wam obiecałam, że ogarniemy Patryśkę. A mianowicie przeprowadzimy ją do jej starego domu i zrobimy to na koniec tego odcinka. Mogę wykorzystać teraz Le, żeby pomogła nam nauczyć dzieci mówić. O, ty już wszystko potrafisz, dobra, już nie musisz go uczyć, żeby on mówił. Ja go teraz idę wysłać, żeby się przespał i z samego rana robimy urodziny bliźniaków. O, moi kochani, wróciła właśnie z pracy, dostała awans. Zawodowa graczka. Wybacz, że cię opuszczam, ale czekają mnie nowe przygody. Ahoj! Gość stwierdził, że on nie chce już tu mieszkać i zajmować się swoim dzieckiem. Ale w sumie to dziecko ma jutro urodziny. Właściwie już dzisiaj, więc mamy totalnie na niego wyrąbane. I w sumie czemu nie? Niech sobie idzie. Szkoda, że nie wytrzymał tego jednego dnia jeszcze. O Boże, on, Sintra ma aż wybuch emocji, tak ją zdenerwował ten. Dobra, mała się nauczyła piątego poziomu umiejętności mówienia, więc mamy dzisiaj w sumie potrójne urodziny. Czas piec torty, bo nie mamy żadnego, więc Sintra też upiecz jeden. Tak, kochani, wiem, że jest piąta rano i że urodziny o piątej rano to nie jest najlepszy pomysł, ale ja już nie mogłam wytrzymać z tym niemowlakiem, a jest tylko jeden, przypominam. I właśnie dorosłam Edgara. Jak on wygląda? O, jaki on jest uroczy i te ząbki. Będzie ciekawski świata, no to bardzo fajnie. Nie udało mi się go dorosnąć przedwcześnie. Czas teraz na nadzieja i nadzieję. W ogóle one fitują do siebie strojami i to jest totalny przypadek, że się tak dzieje. Widzę, że Nadziej będzie dorastał jako pierwszy i jestem ciekawa, czy im się zmieni kolor włosów i w ogóle, bo czasami tak bywa, a teraz oni są bardzo do siebie podobni. Nie zmienił mu się kolor włosów, ale zaczął nosić okulary. Jaka cecha mu się... Zapaleniec! I wszystkie nasze dzieci stają się dziećmi, które będą grały w gry komputerowe. Czyżby się zmieniały jakieś pokolenia? Dobra, zobaczymy jakiego siostra bliźniaczka. Nadal są do siebie podobni. Ona kocha koty. Dobra, częstujcie się wszyscy. Wspaniałe śniadanie. Ja bym chciała codziennie na śniadanie jeść tort i nie mieć z tego żadnych złych konsekwencji. Także smacznego! Niemożliwe! Sintra maluje mój portret! Ej, dzwoni do nas Marcin i chce iść na randkę i to jest dobra okazja, żeby poprosić go o to, żeby z nami zamieszkał, bo jego dziecko lada moment pojawi się... jak się ładnie wystroił, bo poza tym mamy dzisiaj walentynki, moi kochani, więc może spełnimy jeszcze jeden dobry uczynek i sprawimy, że... Czemu on jest przestraszony? Sintra będzie miała dobre walentynki. Zaczął się poród. No tak, będziemy mieli wspaniałe walentynki w momencie, kiedy ona zaczęła rodzić. Współlokator, poproś, aby został współlokatorem. Tak, nawet nie wiesz, jak się cieszę. Już wkrótce będziemy razem mieszkać. Dobra, zgodził się. Mega się cieszę. Sintra oczywiście rodzi i my idziemy już się szybko zarejestrować. Nie ma na co czekać. Zawsze czuję dumę, kiedy wchodzę do tego szpitala imienia Patryśki 100 Dzieci Challenge i nasza córka pracuje na recepcji. Cześć, córcia. Przyszłam urodzić moje 34. dziecko, weźmy tam zarejestruj. Zobaczcie, jest nawet fontanna z czekoladą w tym szpitalu. Duch odbiera poród, normalka. To dziewczynka, mega się cieszę, bo ostatnio sami chłopcy nam się rodzili. Jakie damy na imię? No imiona to oczywiście wybieracie wy, moi kochani widzowie. Poszukuję jakiegoś imienia w komentarzach dla dziewczynki. Ptaszenka Życie zaproponowała Penny. Podoba mi się to imię. To jest nasze 34. dziecko. Boże, kolejna dziewczynka, bliźniaczki. Właśnie też bym chciała na P i tu jest Piper. To jest nasze 35. dziecko. Dzień dobry, moje kochane dzieciątka. Witamy was w rodzinie. Ej, obie mają brązowe oczy. Ciekawe po kim, bo na pewno nie po ojcu. Ojciec ma niebieskie, Sintra ma zielone. Ale zobaczymy jak dorosną, bo to może się zmienić. No i co, kochani? Mamy full rodzinkę, nie? Nie możemy na razie postarać się o kolejne dziecko, bo nie mamy slotów w rodzinie. Ale mam nadzieję, że niedługo Ambrozja osiągnie szczyt kariery. Lea się wyprowadzi i będziemy mogli zaprosić Stefana, żeby starać się z nim o kolejne potomstwo. Ale jak my sobie poradzimy z tymi dziećmi, z tyloma dziećmi równocześnie, nie mam pojęcia. No to co, wpadnijcie w kolejny poniedziałek, żeby sprawdzić, jak dalej potoczą się nasze losy 100 Dzieci Challenge. Ale zanim się pożegnamy, to ja jeszcze, słuchajcie, odwiedziłam Patryśkę, bo na ostatnim filmie zastanawialiśmy się, co z nią zrobić. I moi kochani, okazało się, że ona mieszka w tym dużym domu zupełnie sama. Nie ma nikogo, kogo by kochała, żadnej relacji romantycznej, więc co wy na to, żebyśmy znaleźli jej jakiegoś partnera na całe życie i to musiałby być wampir? A tymczasem wprowadzam ją do jej domu rodzinnego, w którym wychowała wszystkie nasze dzieci.
od razu czuję się jak w domu i postanowiłam zaadoptować Patryśce psa, żeby nie czuła się taka samotna. A wy, moi kochani, napiszcie mi w komentarzu, czy powinniśmy znaleźć jej jakiegoś wampirzego partnera, czy zostawić los Patryśki w jej własnych rękach. Czekam na wasze komentarze, wezmę je pod uwagę, a my, słuchajcie, zostawiamy już Patryśkę i Sintres, którą zobaczymy się już w kolejny poniedziałek na kolejnych 110 Challenge. Z tej strony Pija, hejka, miłego poniedziałku, do zobaczenia, pa!